Ostatni demonie! Co tam mówisz? Jesteś człowiekiem, nie demonem, prawda? To by się zgadzało. Chwała Innosowi! Człowiek! Jestem Kilian! Byłem w bitwie! Na Innosa bitwa! Chcę do domu! To chodź ze mną, zabiorę cię na zamek. Mam iść z tobą? O nie! Nie, nie ma mowy! Dlaczego nie chcesz ze mną pójść? Przez... demony krążą przed wejściem. Warczą! Mają ciemne futro, ostre kły i gorejące oczy. Z pysków toczą pianę! Krwawą pianę! Uspokój się i chodź ze mną. Na zewnątrz nie ma żadnych demonów. Nie! Nie! Nigdzie nie pójdę! Ja się zajmę demonami. Naprawdę? Zrobisz to? Jesteś aż taki dzielny? Tak do licha. Niech no zgadnę. Czy te twoje demony wyją w nocy do księżyca? Dokładnie tak robią! To takie straszne, demoniczne wycie! To nie demony, to wilki! Wilki? Demony? Nie! Zwykłe wilki, podobne do psów! Oczyściłem teren z wilków. Naprawdę? Zaufaj mi. Dobrze, czyli mogę niedługo wrócić na zamek. Tak zrób. Zerwał się zimny wiatr. Powiał w kierunku wąwozu. Ciebie dobrze? Znalazłeś Kiliana? Natknąłem się na Kiliana w jaskini, niedaleko obozu Drwali. Ukrył się tam przed wilkami, które wziął za demony. Wilki? Demony? Wszystko z nim w porządku? Nie martw się, to tylko wilki. Poza tym i tak nie żyją, a twój siostrzeniec powinien już dotrzeć na zamek. O, dziękuję, nieznajomy. Dziękuję. Moja siostra Semel zaczęła się już o niego martwić. Proszę, weź to. Niewiele tego, ale mam nadzieję, że ci się przyda. Nie mogę teraz rozmawiać.
Bądź pozdrowiony. Co ze sztandarem? Znalazłeś go? Na pewno gobliny go zabrały. Spójrz, czy to ten? Sztandar mojego pana. To on. Mój honor uratowany. Dziękuję, nieznajomy. Dziękuję. Nie ma sprawy. Wyruszam na zamek. Ty chyba też. Dokładnie tak. Do zobaczenia w zamku Srebrowód.